A w naszym studiu specjalny gość magazynu Dzień na Świecie, pan Iwan Miszczenko, sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy, a także były żołnierz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak były żołnierz, od tego zacznijmy, jak były żołnierz widzi drogę do zwycięstwa swojego kraju? Nie jestem po prostu byłym żołnierzem, ja wciąż pozostaję w wojsku. Tymczasowo jestem odrekomendowany do prowadzenia reform. Widzę wyłącznie zwycięstwo i dziękuję w imieniu Ukrainy, dziękuję całemu światu. Także dziękuję Polsce za tę nieocenioną pomoc, którą Ukraina otrzymuje w walce ze zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Teraz już pytania do sędziego i do prawnika. Panie sędzio, Ukraina pozostaje w sytuacji nadzwyczajnej, w stanie wojny. Czy w sytuacji nadzwyczajnej, a więc nienormalnej, można budować modelową praworządność, czyli system na czas normalny, na czas pokoju? Faktycznie jest to to, co dzieje się w tej chwili w Warszawie. Jestem jednym z członków ciał działających w ramach reformy sądownictwa na Ukrainie. Jest to, mamy na celu utworzenie, działamy w Wyższej Komisji Kwalifikacji Sędziów Ukrainy, tak aby przygotować kadry sędziowskie dla Ukrainy, kadry uczciwe i sprawdzone, których teraz brakuje. I korzystając ze wsparcia naszych partnerów, wykorzystując najnowsze technologie, prowadzimy tę reformę. Nasi kandydaci w tej chwili także znajdują się bezpośrednio w okopach, łączą się z komisją przez Zoom, prowadzimy przesłuchania i w ten sposób idziemy w stronę Europy, w stronę Unii Europejskiej. Nie tylko przedstawiciele Ukrainy są w tej komisji, która teraz przesłuchuje kandydatów do ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Kto jeszcze? Proszę powiedzieć kilka słów o tym, co się dzieje w Warszawie. Tak, faktycznie. Jest to komisja składająca się z trzech ciał. Trzy osoby są to Ukraińcy, zaś trzy przedstawiciele zagranicy. Kanadyjczyk, Amerykanin i Holender. I dzięki ich doświadczeniu wprowadzamy najlepsze praktyki dla ukraińskiego systemu sądowniczego. Panie sędzio, reforma ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest jeden z tego, co się nazywa kamieniami milowymi. Tak, jest to jeden z warunków wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej jako członek. Pytałem pana o drogę do zwycięstwa, a zwycięstwem byłoby też wejście Unii Europejskiej. Jak pan tę drogę widzi? Oczywiście jest to zwycięstwo, jak najbardziej. Ukraina w tej chwili znajduje się na polu walki nie tylko dosłownie, odbijając swoje terytoria, ale także walcząc z korupcją, starając się zbudować prawdziwy, uczciwy system sprawiedliwości. I to także będzie zwycięstwo. To także będzie zwycięstwo, przezwyciężenie tego poradzieckiego dziedzictwa. To także jest ścieżka Ukrainy do Europy. Bardzo dobrze, że pan o tym wspomina. Wczoraj myśmy o tym mówili tu w programie. Ogłoszono w ukraińskiej armii, w rządzie, w prokuraturze dymisje związane z aferami korupcyjnymi. Źle, że do takich afer dochodzi. Ale bardzo dobrze, że państwo ich nie zamiata pod dywan i mówi o tym w sposób jawny i transparentny. Jak wiele jeszcze trzeba zrobić, żeby wyplenić korupcję z Ukrainy? Faktycznie powiem, że korupcja nie ma przyszłości na Ukrainie. Jest to zasada, której się trzymamy. Jest to zerowa tolerancja wobec korupcji. Cały świat powinien to zobaczyć. Jaki mamy stosunek do korupcji i jak ostro reagujemy na jakiekolwiek przejawy. I tak samo najwyższy sąd
sąd antykorupcyjny dał ponad 150 wyroków w sprawach korupcyjnych w czasie wojny, a więc nieustannie pracujemy bez względu na warunki. Na jednym biegunie korupcja, na drugim wspaniałe postawy. Generał Załużny poinformował, że wie pan, panie sędzio, zapewne o tym, dostał spadek ze Stanów Zjednoczonych i to potężny, $1 000 000, i w całości przekazuje go na armię. Jak pan to skomentuje? No nie każdy Ukrainiec dostaje spadek w wysokości $1 000 000, to jasne. My, Ukraińcy, pyszajmy się naszym... My, Ukraińcy, jesteśmy dumni z naszego głównodowodzącego, generała Walerego Załużnego, i jego postępek, jego uczynek jest kolejnym dowodem na to, jak wielka jest to nasza walka i jak idziemy w stronę naszego zwycięstwa. Nie żałujemy absolutnie niczego, zrobimy wszystko dla zwycięstwa. Panie sędzio, Ukraina już osądza i już wymierza kary rosyjskim zbrodniarzom wojennym. A jak pan sobie wyobraża osądzenie tych zbrodniarzy i zleceniodawców, nie tylko wykonawców, zleceniodawców takich czynów przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości? W ukraińskim systemie sprawiedliwości prowadzonych jest około 6 tysięcy spraw związanych ze zbrodniami wojennymi Federacji Rosyjskiej. W przypadku 3 tysięcy spraw już ogłoszono wyroki. Jestem przekonany, że konieczne jest utworzenie Trybunału Międzynarodowego. Це зло необхідно засудити. Ponieważ należy osądzić to zło, które miało miejsce, tak samo jak miało to miejsce w Norymberdze. I cała wspólnota światowa wraz z Ukrainą powinna potępić te nieludzkie zbrodnie, tak aby to nigdy się po prostu nie powtarzało. Niedawny przykład, sprawa samolotu Boeing, lot MH17, zestrzelony nad Donbasem przez rosyjskich terrorystów. Цього вироку затягнеться. І навіть jeżeli виконання tego wyroku się przeciągnie, trudno, zaczekamy. I tak samo nalegamy, aby utworzyć trybunał, który osądzi te wszystkie zbrodnie, osądzi te wszystkie osoby, które nawoływały do wojny, które rozpoczęły te agresje. Ponieważ te osoby działały nie tyle przeciwko Ukrainie, co przeciwko całemu wolnemu światu, przeciwko tym wartościom, na których buduje się wolny, demokratyczny świat. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam. Naszym gościem był pan Iwan Miszczenko, sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy.